Jako kolejny w ramach cyklu filmów Klasyka Kina Polskiego już za chwilę zobaczą Państwo Kanał Andrzeja Wajdy. To pierwszy z filmów tego reżysera uznany za arcydzieło i pierwsze arcydzieło w dorobku Polskiej Szkoły Filmowej. Oto bohaterowie tragedii. Patrzcie na nich uważnie. To są ostatnie godziny ich życia. Kanał jest pierwszym polskim filmem fabularnym poświęconym Powstaniu Warszawskiemu. Powstał w roku 1956, ale miał premierę dopiero w roku następnym. To rzecz niezwykle znamienna, że do tego jednego z najbardziej dramatycznych epizodów II wojny światowej sięgnięto dopiero w okresie odwilży. Bowiem w okresie socrealizmu tworzenie filmu na ten temat było niemożliwe. A jednak powstanie domagało się pamięci. Dekadę po końcu II wojny światowej pamięć powstania była wciąż niezwykle żywa i bolesna w polskim społeczeństwie. Zadawano sobie pytania o sens tego przedsięwzięcia, o ofiarę krwi, o to, co wniosła ta hekatomba. Andrzej Wajda nie odpowiada wprost na to pytanie, z pozoru się nim nie zajmuje. Przedstawia losy powstania inaczej. Otóż obserwujemy grupę powstańców pod koniec września, kiedy już wiadomo, że powstanie się nie powiedzie, kiedy jakaś klątwa niespełnienia, klęski wisi nad żołnierzami nieuchronnie. Widzimy, jak schodzą oni do kanałów gdzieś na Mokotowie, bowiem otrzymują rozkaz, żeby się z Mokotowa przedostać do Śródmieścia. Można to zrobić tylko poprzez kanały właśnie. Oddział powstańczy pod wodzą porucznika Zadry wchodzi zatem do kanałów, aby przedostać się do Śródmieścia, ale już z kanałów nie wychodzi. O tym, że wszyscy zginą, że żołnierzom się nie uda, dowiadujemy się zaraz na początku filmu. Nie psuję więc Państwu przyjemności ze śledzenia fabuły. Ważniejsze jest co innego. Medytacja nad losem. I właśnie taki rodzaj medytacji nad ponurym, tragicznym losem Polaków proponuje nam Andrzej Wajda. Krytycy mówili nawet, że ten film przedstawia coś więcej niż tylko los, fatum wiszące nad powstańcami. Że to zejście powstańców do mroków kanałów warszawskich przedstawia tak naprawdę otarcie się o śmierć wszystkich Polaków w XX wieku, całej naszej wspólnoty. Dlatego, że nad nią zawisło widmo zagłady. Jezu, co to? Andrzej! Jezu! Jezu! Widzimy w jakimś ciemnym, klaustrofobicznym, wąskim wnętrzu bohaterów, których rozrywają emocje, rozrywa ich także desperacja. Odpocznę stokrotko. Naprzód do cholery. Chęć, aby przeżyć za wszelką cenę, odpocznę. Ale i ostateczne zwątpienie, które odbiera życie. Kto z nas ma jeszcze dom? Świetną kreację tworzy tutaj Teresa Iżewska, która chce przeżyć za wszelką cenę. Jest sanitariuszką pełną siły, wiary w życie, wiary w miłość, skrywanej chyba ze wstydu, z poczucia godności, żeby się nie obnażyć przed światem, ale jednak pełnej determinacji. Tadeusz Janczar gra jej ukochanego, który zostaje ranny zaraz na początku filmu i z trudem przedostaje się przez kanały. Podtrzymuje go na duchu, ale podtrzymuje jego czysto fizyczną energię życiową postać grana przez Iżewską. Warto zwrócić uwagę także na kreację dowódcy w tej roli Wieńczysław Gliński. To jest człowiek twardy, silny, pełen bojowego hartu i zapału, ale który niestety musi przegrać w zderzeniu z fatum, które jest bezlitosne. Kanał był jednym z tych filmów, które otworzyły Andrzejowi Wajdzie drogę do międzynarodowej kariery i który został znakomicie oceniony także przez międzynarodową krytykę. Wystarczy powiedzieć, że na równi z Siódmą pieczęcią ten film na festiwalu w Cannes zdobył nagrodę jury. Warto do niego wracać, kiedy zastanawiamy się nad polskim losem w XX wieku, ale tym bardziej warto zobaczyć go po raz pierwszy. Już nie mam sił. Nie wyjdziemy stąd. Koniec. Jak to koniec? Taki koniec? Ja nie chcę! Ja mam na kogo żyć!